Próbą uczynienia tego wejścia
tego rodzaju bożka, fałszywego bożka. Według zwolenników tego planu wejście do Europy miałoby oznaczać wprowadzenie w Polsce całkowitego systemu ultraliberalnego. Czyż nie jesteśmy świadkami tego, że to się dzieje w naszym kraju? I papież mówi tak, przez wejście do Europy wprowadzenie planu pozbawionego wartości i wprowadzenie tego planu siłą propagandy. Czyż nie są to słowa, które papież wypowiedział, a są dzisiaj całkowicie odpowiadające rzeczywistości? Dziedzictwo Jana Pawła II, które zapominamy jako naród. Cieszymy się oglądać jego zdjęcia, jego gesty, ale zapominamy o słowach, o zadaniu, jakie nam zostało. I papież mówi o naszym wejściu do Europy. Ważne jest, by Polska weszła do niej ze swoimi wartościami. Zostawił nam, chrześcijanom, zadanie wkroczenia z naszymi wartościami. Nie dostosowując się bezkrytycznie i ślepo do zachodnich obyczajów. Nie przyswajając sobie tego, co w nich jest najgorsze. I dalej mówi, zagraża jej zanik życia duchowego ze wszystkimi jego negatywnymi konsekwencjami, jak ekonomizm, konsumpcja, wyzysk człowieka. Czy nie doświadczamy tego sami? Jeszcze jedna wypowiedź Jana Pawła II, która obrazuje nam to, co dzieje się dzisiaj, a powiedziana prawie 20 lat temu. Najbardziej niebezpieczne jest to, że w mediach pod chwytliwymi hasłami europejskość lansuje się prawie wyłącznie tę wizję Europy, która odwołuje się do laickiej koncepcji życia, czyli odrzuca wszystko to, co jest od Boga, co jest Ewangelii, co jest chrześcijańskie. Święty Wojciech, który dał fundamenty dla naszego narodu chrześcijańskim, jego śmierć męczeńska jest tym, co mówi dzisiejsza Ewangelia, ziarnem, które obumarło i przyniosło pełno obfity. I Jan Paweł II na przełomie jego tysiąclecia prowadził i oni nas wprowadzają i wyznaczają nam kierunek, jaki mamy żyć. Życzę każdemu z nas, abyśmy w dzisiejszym świecie mieli odwagę głosić wartości, jakie głosił Święty Wojciech, jakie nam przypomniał Jan Paweł II. Budujmy nasze codzienne życie na tych wartościach. W rodzinie, w miejscu, w którym żyjemy, w miejscu, w którym pracujemy, w kraju, w którym jesteśmy. To jest dziedzictwo tych dwóch wielkich świętych. Życzę każdemu z nas siły, odwagi. Niech Wojciech nam wyprasza i Bóg błogosławi, Bóg zapłaci.
tobie na Święty Wojciechu, męczenniku i wyznawcą. Święty Wojciechu, kołowy na czystej ziemi. Wszelkimi cnotami osłowiony. Mężułem serca Bożego. Dobrym przykładem owocom swoim. Przyświecającym. Pasterzu gorliwie o zbawienie dusz swoich ofiarni dającym. Złe obyczaje wykrzewiającym. Nad występkami ubolewającym. Pochwalni pochwalni szałce umartwiającym. Wiemy na szeroko Chrystusa Pana. Wrogą, krótką, wejdą krótką i Polaków świat objawy niosący. Ubora wobec święci nieustraszony. Wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający. Za słowo Chrystusa święć ponoszący. Patronią tych opieków miał wszyscy nasze. Patronią ciśnionych i ubogich ludzi. Dobre pasterzu. Chwały osobom naszej ojczyzny. Zdrowe duchowieństwa. Zdrowo do życia wiecznego. Abyśmy wszyscy powstali. Abyśmy do światłości Jezus Święty powrócili. Abyśmy otrzymali miłosierdzie za Twoją przyczyną. Abyśmy wziąć według przykazania Bożych pierwszego z pierwszym otrzymali. Abyśmy razem z Tobą Boga chwalili. Baranku Boży, który właśnie przyszedł świata. Baranku Boży, który właśnie przyszedł świata. Baranku Boży, który właśnie przyszedł świata. Przed zasłuchem tego Ojciecha, o Chryste, wysłuchaj nas. Módlmy się. Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu swego imienia przez nieustannie i chwalone męczeństwo świętego Ojciecha Chrystusa. Spraw rozcinamy ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, stawiał się za nami w imieniu przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Który żyje, dziękuję na wieki wieku.